Z przyjemnością zapraszam pana profesora na scenę. Bup, 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 bup. So, I will discuss something much closer. Będę mówił o czymś, co jest nam dużo bliższe. Dużo bliższe niż galaktyki, a mianowicie będę mówił o planetach. We are living in a very, very special time. Żyjemy w bardzo szczególnych czasach. Bardzo wiele się zmieniło w ciągu ostatnich 100 lat. Przepraszam, mam pewne problemy techniczne. To think about the possibility of what is called taking the word of the antiquity. Tak naprawdę nie jesteśmy pierwszymi, którzy zastanawiają się nad tym, czy gdzieś jeszcze jest człowiek we wszechświecie. Już prawie 2000 lat temu grecki filozof Epikur pisał o tym, mówił o tym, był przekonany, że wszechświatów jest nieskończona ilość w kosmosie. Niektórzy są podobni do naszego wszechświata, niektóre są podobne, niektóre są inne. I później w sławnym liście mówił o tym, że w niektórych z tych wszechświatów może istnieć przestrzeń życia, a z kolei są takie wszechświaty, które tego życia nie oferują. This kind of discussion was already existing. Ta dyskusja odbywała się już przed Epikurem i tak naprawdę jest to rzecz fascynująca. More philosophical. Tak naprawdę była to dyskusja filozoficzna, pytanie filozoficzne o życie poza planetą Ziemią. Nie było jeszcze wtedy pytania o egzoplanety. Niezależnie od wielu opinii, takie pytania nie zniknęły przez te 2000 lat i na przykład widzą Państwo, że już w XIII wieku filozof i teolog Albertus Magnus mówił, że to jest przepiękne pytanie i ważne pytanie, czy są inni ludzie we wszechświecie, czy jest inna taka planeta we wszechświecie. I w XIII wieku to samo pytanie zadawał sobie biskup Paryża, Etienne Tompier. Jean 21 to discuss in Sorbonne. I tak naprawdę zgłosił, że takie tematy należy, takie pytania należy zadawać również na Sorbonie, więc to nie było zakazane pytanie. Event appearing in the end of the 16th century. Również pod koniec XVI wieku Giordano Bruno, który, jak wiemy, miał pewne problemy z Kościołem i spalono go w 1600 roku z tego powodu, ale nie będziemy się tym zajmować. Ale Giordano Bruno również zadawał to pytanie. Miał fascynującą wizję tego, co się działo. On mówi o tym, Słońce to gwiazda, tak jak inne gwiazdy. Po prostu jest jaśniejsze, bo jest bliżej. Żyjemy na planecie, która krąży wokół Słońca, więc powinny być inne planety, które krążą wokół gwiazd. To była wówczas przepiękna wizja. Wspomnę jeszcze o dwóch nazwiskach, Kant i Laplace. A mianowicie oni stwierdzili, że jeżeli wszystkie planety krążą w tym samym kierunku, to pewnie te planety pochodzą z jednej mgławicy. O tym mówiono ponad półtora wieku temu. Co się działo potem? Oh. You see, I can speak. Widzą Państwo, ja jestem nawet w stanie po polsku mówić. So, this kind of vision tego rodzaju wizja
of Giordano Bruno. Wizja Giordano Bruno by people, artists and so on. Była wizja pokazywana wówczas przez innych ludzi, przez artystów. Tutaj widzą ją państwo, przedstawioną w atlasie Doppelmayera. If you are looking 50 lat temu, jeśli spojrzą państwo tutaj w prawy górny róg, zobaczą państwo view of the solar system. Wizję Kopernika. Tutaj mamy kopernikańską wizję Układu Słonecznego, ale w tym rogu zauważą państwo, że większość odległych gwiazd to są gwiazdy, które mają swoje systemy planetarne, a więc ten pomysł, że takie planetarne systemy istnieją we Wszechświecie, istniał już wtedy, już w ówczesnym czasie. So if we jump now to modern astronomy, przejdźmy teraz do nowoczesnej astronomii. Tutaj mamy piękny obraz, piękne zdjęcie Drogi Mlecznej. Satelita Gaia nam to zdjęcie wykonało. Something like 200 billion of stars, like the sun. I tutaj widzimy, że to jest duża galaktyka. Całą galaktykę tu widzimy. Światło potrzebuje 100 tysięcy lat, żeby przejść z jednej części galaktyki do drugiej. Także galaktyka jest ogromna. Pytanie, jakie możemy sobie tutaj zadać, jest takie. Ile planet podobnych do Ziemi mamy w tego rodzaju systemie? Okay. If with a modern telescope you choose a very small. Kiedy używają państwo nowego, nowoczesnego teleskopu i przyjrzą się państwo Drodze Mlecznej, jak wygląda obraz? No właśnie tak. Mamy tutaj wielką gęstość gwiazd. To podobne do tego, co widział Galileusz w 1610 roku, kiedy stosował po prostu bardzo proste lornetki. Pytanie, które sobie wtedy zadajemy, jest takie, ile jest planet, które krąży wokół gwiazd? Czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć na takie pytanie? Rzecz jest bardzo dziwna. Otóż ludzie o wielości światów rozmawiali w przeszłości. W przeszłości powstawały piękne atlasy, a na początku XX wieku astronomowie nie wierzyli w to, że w tej Drodze Mlecznej mamy inne systemy planetarne. The number of the estimated number of planetary systems in the Milky Way made by some very famous. Tutaj mamy nazwiska sławnych astronomów. Opowiadali się na temat tego, ile jest planetarnych systemów w Drodze Mlecznej. I widzą państwo tutaj liczbę tych systemów planetarnych, ich szacunki. I widzą państwo, jak to się zmieniało przez lata. So it's a very big name of the astronomer. Tutaj mamy bardzo sławne nazwiska. Ich szacunki były takie, a może jeden, może dwa układy planetarne. A w połowie XX wieku nagle zmienia się paradygmat i nagle przeskakujemy do setek miliardów, ponieważ zmienia się fizyka. Fizyka, którą stosowano wcześniej, jest inna od fizyki, którą teraz stosujemy, a więc zbliżenie gwiazd to jest coś, co tutaj zmieniło sytuację i zmieniamy paradygmat. Paradygmat się zmienił i ludzie zaczęli mówić, tak naprawdę mamy tutaj zjawiska fizyczne zupełnie odmienne, które zbadano i tak naprawdę wykorzystano zupełnie odmienne źródło informacji. Tutaj mam cytat z 1952 roku.
Każdym razem, kiedy mamy zapadnięcie się dużej mury gazu, to wówczas faktycznie zwiększa się turbulencja, dochodzi do skompresowania się materii i tak naprawdę oczekujemy, że gwiazdy będą się bardzo szybko obracać wokół własnej osi i mogliśmy zastosować fizykę do zachowania mgławicy. Tak naprawdę to jest coś, o czym marzył Kant i Laplace. Oni to już przewidzieli ponad dwa wieki temu, a więc tutaj tak naprawdę zmienia się paradygmat, ponieważ każda gwiazda powstaje poprzez zapadnięcie się gazów, więc tak naprawdę każda gwiazda powinna mieć system planetarny. Zmienia się całkowicie myślenie i widzimy, że tak naprawdę teraz może być, mogą być miliardy takich układów planetarnych w tej galaktyce. Proszę spojrzeć, tutaj znowu mamy galaktykę spiralną. Uwielbiam te galaktyki, tak naprawdę doktorat napisałem na ten temat. I tutaj widzą Państwo bardzo typową galaktykę spiralną i można zauważyć tę chmurę, różowawą chmurę. To jest ogromna chmura, jest ogromna chmura materii. Później opowiem Państwu o roli, jaką odgrywa ta chmura. Na przykład, amateur astronomer, if you have some of them among you, mamy tutaj astronomów i astronomowie wiedzą świetnie, the Orion Nebula. It's a cloud. Wiedzą świetnie, jak wygląda mgławica Oriona. Mgławica Oriona jest dosyć blisko położona, jakieś 1000 lat świetnych od nas i to jest tak naprawdę ogromna chmura. Ma 100 razy większą masę niż Słońce i naprawdę jest ogromna i zachodzą tam różne procesy fizyczne. Czasami ta chmura dochodzi do zapadnięcia tej chmury i powstaje nowa generacja gwiazd. I podczas tego zapadnięcia się tej chmury presently mention problem of with the angular momentum. Mamy oczywiście problem, o którym mówiłem już. And this was explicitly seen. Mówiłem o momencie pędu. 25 years ago or something like this. Więcej 25 lat temu. To zostało wykazane dzięki użyciu teleskopu Hubble'a. Tutaj widzimy mgławicę. Są Państwo tutaj, jak dokładnie jest ten teleskop. Widzimy młode gwiazdy. Wszystkie te młode gwiazdy mają. Yes. You have a small halo of dark matter. Mają takie halo, halo ciemnej materii wokół gwiazdy. To jest znak tego, że mamy tu dysk, tak naprawdę pyłu i gazu, który obraca się wokół własnej osi. I tak naprawdę to jest potrzebne do tego, aby powstały planety. Więc w tej chwili widzimy już, gdzie znajdują się miejsca, gdzie mogą powstać nowe układy planetarne. W jaki sposób stwierdzić, że one tam są? No nie jest to wcale takie łatwe. Niezależnie od tego, że wszystkie gwiazdy mogą mieć systemy planetarne, tak naprawdę różnica w rozmiarach między gwiazdą a systemem planetarnym tak naprawdę jest tak ogromna, że te systemy planetarne są zdominowane przez jasność gwiazdy, więc nie widzimy nic więcej poza gwiazdą. W związku z tym musimy opracować nowy sposób wykrywania takich systemów planetarnych. Ten nowy sposób został zaproponowany w czasach, kiedy technologia nie pozwalała nam dokonanie takich pomiarów. W '38 roku, później w 1952 roku, astronomowie stwierdzili, że jeżeli mamy instrument, który jest wystarczająco czuły, aby zobaczyć różnice w prędkości gwiazdy, to zobaczymy te niewielkie różnice, bo w momencie, kiedy tu mamy gwiazdę, a tam mamy planety, które poruszają się po orbicie,
Aczkolwiek planet nie widać, to możemy zmierzyć prędkość gwiazdy i w pewnym momencie będziemy widzieli takie zakłócenia w prędkości gwiazdy. Ta gwiazda się poruszać w innym kierunku na przykład i w ten sposób możemy wykryć planety. W tamtych czasach nie było to możliwe, nie było takich instrumentów w pierwszej połowie XX wieku i dopiero pod koniec lat 80., na początku lat 90. XX wieku opracowaliśmy nowego rodzaju spektrografy. Mogliśmy oddzielić długości fal i mogliśmy odkryć niewielkie różnice, jeżeli chodzi o długość fali i wykryć te bardzo niewielkie zmiany, jeśli chodzi o prędkość gwiazdy. I w ten sposób mogliśmy zauważyć zmianę w częstotliwości i mogliśmy tego dokonać z dużą precyzją. Udało się to zrobić przy pomocy nowego instrumentu, który został opracowany. I wówczas zaczęliśmy program pomiaru prędkości gwiazd. Zajęliśmy się 142 gwiazdami podobnymi do Słońca. Wybraliśmy je a priori, bo nie wiedzieliśmy o nich nic. Spodziewaliśmy się, że może uda nam się znaleźć jakieś tam planety, być może jakieś duże planety. Tak naprawdę zajęło nam to wiele lat. Ogromne planety okrążały gwiazdę co najmniej w ciągu 10 lat, stwierdzaliśmy. Tak naprawdę udało nam się znaleźć takie małe obiekty, gdzie okrążenie trwało w ciągu 4 dni, 4,2 dnia. Było to źródło tak naprawdę sporych niepokoju, więc musieliśmy odłożyć ogłoszenie takich odkryć. Musieliśmy dokonać pomiarów po raz kolejny po to, aby się upewnić, że faktycznie to tak działa. Tak naprawdę to odkrycie stało źródła publikacji i publikacji takich informacji. Okazało się, że planeta miała masę Jupitera mniej więcej. I tak naprawdę to był początek nowego rozdziału w astrofizyce. Teraz już mamy różne obserwatoria, różne techniki i odkryliśmy już ponad 5000 różnego rodzaju egzoplanet w całym systemie planetarnym, a więc są to systemy podobne do naszego, są to układy planetarne podobne do tego, który odkrył Kopernik. Okazuje się, że ten nasz system planetarny jest tylko jednym z wielu miliardów w Drodze Mlecznej i to jest wielkie osiągnięcie współczesnych badań astronomicznych. Jeżeli mamy jedną planetę, going in your direction, receding. Będziemy badać jej prędkość podczas poruszania się w określonym kierunku. Jeżeli są to dwie planety, to będzie to wyglądało mniej więcej tak. Jeżeli będzie to 7 planet, to nie jestem w stanie Państwu tego pokazać na wykresie, ale komputer jest w stanie to przeanalizować. Tak jak tutaj na przykład. Widzą Państwo tutaj taką niewielką kropkę. To jest po prostu pomiar, który został wykonany w jednym dniu, a potem, proszę spojrzeć, już w tym odcinku czasu mamy powtarzane pomiary i możemy dojść do wniosku, że to jest właśnie jedna planeta obserwowana przez kilka lat i jeżeli to poddamy analizie komputerowej za pomocą odpowiedniego oprogramowania, to będziemy wiedzieć, że jest to jednak kilka planet. Czyli na przykład mamy jedną planetę, która ma podobną masę do Ziemi, ale mamy ten czas okrążenia gwiazdy bardzo krótki, tylko jeden dzień w
Wyobraźmy sobie tak krótki czas okrążenia gwiazdy. Jeden dzień. Mamy też kolejną planetę, która okrąża gwiazdę w okresie 10 dni, czyli zupełnie inne właściwości niż w naszym układzie planetarnym. I wiemy już w tej chwili o tym, że istnieje bardzo wiele układów planetarnych, ale naprawdę bardzo odmiennych od Układu Słonecznego. Czasami orbita jest bardzo mocno wydłużona. Tego nie obserwujemy w Układzie Słonecznym. Mamy też takie układy planetarne, w których znajdują się planety o masie podobnej do Ziemi, bądź też dziesięciokrotności masy Ziemi. Mamy takie gwiazdy, wokół których krążą planety składające się właściwie wyłącznie z płynnej, gorącej lawy. Więc naprawdę te układy planetarne są znacznie bardziej złożone niż kiedykolwiek wcześniej nam się wydawało. Jeżeli mamy planety tak blisko gwiazd, no istnieje prawdopodobieństwo, że dojdzie do tak zwanego tranzytu. Tranzyt przypomina zaćmienie. Tutaj mamy gwiazdę, tu znajduje się teleskop i wyobraźmy sobie, że zachodzi prawdopodobieństwo czasami, że dojdzie do takiego właśnie przejścia gwiazdy przed dyskiem, czyli do tak zwanego tranzytu. Czasami nie widzimy planety, ale widzimy zmniejszenie się jasności. I właśnie ta wyraźna zmiana w natężeniu jasności może również pomóc nam w pomiarze rozmiaru planety. Czyli z jednej strony mamy technikę Dopplera, z drugiej strony mamy obserwacje na podstawie tranzytów planetarnych. Na tej podstawie możemy ustalić gęstość, możemy wiedzieć, czy jest to planeta gazowa, czy jest to planeta stanowiąca gorącą, płynną lawę i możemy już kontynuować nasze badania. Proszę spojrzeć na przykład tutaj, widzimy, że ta średnia gęstość to jest 0,3 gramów na centymetry sześcienne, czyli znacznie mniej niż gęstość wody, nieco mniej niż gęstość Saturna. Zatem można dojść do wniosku, że jest to faktycznie planeta gazowa, a nie jakieś dziwne zjawisko. This technique was fully developed by technika, która została bardzo dobrze rozwinięta dzięki misjom kosmicznym. Na przykład misja Kepler miała na celu rozwinięcie tej techniki. Proszę spojrzeć. Obserwowano miejsca na niebie na przestrzeni kilku lat. Co kilka minut dokonywano pomiarów. Powiedzmy, że to jest 100 tysięcy gwiazd, które podlegają pomiarom. Na koniec tego okresu kilku lat mieliśmy całą serię powtarzanych pomiarów jasności i czasami to wyglądało jak taka sinusoida. A zatem możemy dojść do wniosku, że w tych przypadkach dochodzi właśnie do tranzytów. A czasami ten wykres przebiegał tak, jak pokazuje. Jeżeli te dane dokładnie przeanalizujemy, to dojdziemy do wniosku, że można odkryć naprawdę tysiące układów planetarnych właśnie dzięki misji Kepler. Na tym wykresie punkty zostały naniesione w różnych kolorach, dlatego że czasami mamy wiele planet, które krążą wokół tego samego, wokół tej samej gwiazdy. A zatem powtarzam raz jeszcze, paradygmat, do którego dochodzimy, jest taki, że Droga Mleczna obejmuje ogromną liczbę układów planetarnych. Tak wygląda ten tranzyt planetarny i my ciągle rozwijamy nasze metody obserwacji i pomiaru. Widzimy, że można zmierzyć zmianę prędkości gwiazdy i to może być naprawdę bardzo niewielka zmiana. Wyobraźmy sobie, że mamy Słońce i Ziemię. Ziemia to jest skalista planeta.
indukuje bardzo niewielkie zmiany prędkości. To są zmiany prędkości rzędu kilku centymetrów na rok. To właśnie dlatego musimy opracowywać coraz to bardziej precyzyjne, coraz to bardziej czułe metody detekcji tych zmian, po to, żeby móc wykrywać planety o mniejszej masie. A dlatego interesują nas takie badania, ponieważ te właśnie planety o niższej masie, planety, które przypominają Ziemię, mogą być dla nas nadzieją na to, że być może ludzkie życie jest możliwe w innym miejscu wszechświata. I tutaj wracamy przecież do badań Epikura sprzed tylu wieków. A zatem życzylibyśmy sobie odkryć bliźniaczą Ziemię, na której możliwe jest życie. Ale czy jest to faktycznie możliwe, czy takie marzenie jest całkowitym szaleństwem? To nam otwiera perspektywę, nową perspektywę rewolucji kopernikańskiej. Moglibyśmy zastanawiać się nad tym, czy życie jest faktycznie kosmicznym imperatywem. A więc jeżeli mamy odpowiednie warunki na innej planecie, to można by się zastanawiać, czy może istnieć życie na innej planecie. Jeżeli to jest planeta, która budowana jest głównie z gorącej lawy, nie jest to możliwe, to jasne. Ale przede wszystkim musimy zastanowić się nad tym, czy jesteśmy w stanie faktycznie planety obserwować w sposób tak precyzyjny, żeby ustalić skład chemiczny atmosfery i żeby dojść do wniosku, czy życie być może w nieco zmodyfikowanej formie mogłoby istnieć na takiej planecie. To są oczywiście bardzo modne tematy, tematy, którymi będą się zajmować kolejne pokolenia naukowców. Naprawdę wszyscy astronomowie traktują te zagadnienia jako coś ekscytującego. To jest ta nasza terra incognita. Poszukujemy nowych układów planetarnych, które mogłyby mieć korzystne warunki. Dzisiaj mamy do dyspozycji bardzo zaawansowane teleskopy i być może będziemy w stanie odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy w innym miejscu wszechświata może istnieć życie. To zdjęcie, które Państwu pokazuję, jest bardzo ciekawe. To nie jest rysunek, to nie jest rycina, to faktyczne zdjęcie. Widzimy Słońce pod wpływem aktywności magnetycznej, erupcja, konwekcja i tak dalej. I widzimy tutaj również dwie duże planety. Widzimy Jowisza i Saturna. I widzimy również poniżej niewielką niebieską kropkę, to Ziemia. Wyobraźmy sobie, że jeżeli jesteśmy w stanie zaobserwować zmiany prędkości Słońca pod wpływem tej małej niebieskiej plamki, jeżeli jesteśmy w stanie coś takiego zaobserwować w takim złożonym układzie, byłaby to już dla nas ogromna wskazówka. W kolejnych dekadach na pewno będziemy się na tym koncentrować, będzie to stanowiło priorytet badawczy dla młodszych kolegów. A zatem idea jest taka, że chcemy dotrzeć do bardziej swoistych biomarkerów, które mogłyby wskazywać na taki, a nie inny skład chemiczny na planecie, która być może mogłaby stać się źródłem życia. Być może Państwo już wiedzą o tym, że Europa w tej chwili prowadzi badania nad powstaniem nowego teleskopu w Chile. 39 metrów, taki będzie rozmiar zwierciadła. Wydaje mi się, że to byłoby takie zwierciadło, które nie zmieściłoby się tutaj na tej sali konferencyjnej. Naprawdę ogromne. Ogromne zwierciadło tego nowego teleskopu to będzie największy teleskop, który kiedykolwiek został zbudowany. I tutaj na slajdzie widzimy z kolei teleskop, również bardzo słynny.
A najnowszy, najbardziej zaawansowany będzie idealnym narzędziem do badań kosmologicznych. Być może pomoże nam też w analizie składu chemicznego planet. Tych planet, które być może będą przypominały Ziemię. This is not fiction. To już nie jest fikcja. To jest slajd, który przygotowałem mniej więcej rok temu. Wiedzą Państwo, że te prace budowlane tam się toczą. To jest zdjęcie ze stycznia 2022. Jeżeli Państwo mają dobry wzrok, być może dostrzegą tutaj w środku, że tam stoi dwójka osób. Dwie osoby prowadzą rozmowy w środku tego placu budowy. To, żeby Państwu dać pojęcie o rozmiarze tych prowadzonych prac. Nie wiem, czy polscy astronomi mają dostęp do tego projektu. To jest mniejszy, znacznie mniejszy teleskop tutaj już na zdjęciu, ale taki teleskop, który może dokonać bardzo wielu pomiarów, pracujący w podczerwieni. Myślę, że za pomocą takich pomiarów będziemy w stanie przeanalizować faktycznie skład chemiczny egzoplanet, tych planet spoza naszego Słonecznego. And I have to thank you. Na koniec chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za uwagę.